może zaczynając nie najpierw od składników takich typowych jak białka, tłuszcze, węglowodany, one też będą istotne, mimo wszystko zacząłbym jakby w warunkach polskiego sportowca o wodzie, bo to jest najczęściej pomijany aspekt, a woda reguluje mnóstwo procesów. Tak naprawdę jeżeli mówimy o piłkarzu, no to przy odwodnieniu może być problem chociażby z koncentracją, wydolnością, co ma znaczenie w końcówce meczu na przykład. Także odpowiednie spożycie płynów będzie bardzo ważne, a głównym składnikiem, który jest potrzebny dla piłkarza, bo z niego w prawie że w 100% czerpie energię podczas meczu, są węglowodany. I to byłby najważniejszy składnik pod kątem pobierania energii. Oczywiście białko będzie równie istotne już jakby po całym procesie treningowym, po meczu, dla regeneracji mięśni, żeby też ten trening przyniósł oczekiwany skutek, żeby mięśnie mogły się regenerować i również rozwijać. I tłuszcze również nie będą tutaj bez znaczenia, bo budują tak naprawdę u młodych osób układ nerwowy, który jest w momencie rozwoju, także odpowiednia podaż kwasów omega-3 będzie tutaj istotna, żeby właśnie ten układ nerwowy dobrze się rozwijał, co też ma przełożenie na koncentrację. To jest chyba pytanie, którego dietetyk najbardziej nie lubi, bo właśnie te niekoniecznie zdrowe nie bardzo się sprawdzają. Natomiast w życiu codziennym faktycznie one mają miejsce. Także tutaj dokładanie ich w okolicach aktywności fizycznej jest bardzo fajnym pomysłem, bo te nadprogramowe kalorie, które będą zjedzone, jakby będą od razu zwydatkowane, więc nie będą miały szansy się po prostu odłożyć. Można postawić na przykład na wszystkie rzeczy, które są wykonywane samodzielnie. Własne ciasta, własne wypieki. One patrząc po składzie może niekoniecznie będą zdrowe, natomiast mamy pewność, że nie ma tam niepotrzebnych rzeczy. I jakby to tutaj by mogło być takim głównym pomysłem. No i rzecz druga, czytanie składów, bo można porównać powiedzmy czekoladę A z czekoladą B, porównać skład i się okaże, że w tym drugim produkcie będzie dużo więcej niepotrzebnych rzeczy i wtedy należy sięgnąć po ten o lepszym składzie. Bardzo często dziecko wtedy zaczyna być senne i rozdrażnione. Jakby jeżeli do tej pory dziecko było bardzo aktywne, było bardzo pobudzone, jeżeli tak to możemy nazwać, i w pewnym momencie zaczyna jakby pokazywać te objawy właśnie takiego szybkiego znużenia, rozdrażnienia, senności, no to może być pierwszy sygnał, że coś z dietą dziecka jest nie tak. Samo zahamowanie wzrostu, odnosząc to do siatek centylowych na przykład na różnych bilansach szkolnych, jeżeli do tej pory dziecko było dość wysoko na tych siatkach i nagle spadło jakby w tych wyznacznikach, to też może wskazywać na to, że brakuje jakiegoś składnika i po prostu cały ten proces rozwoju jest nieodpowiedni.